7 lutego wspominamy świętego Gwaryna, biskupa. Gwaryn, znany także jako Waryn lub Geryn, urodził się w 1080 roku w Bolonii w zamożnej i znanej rodzinie. W wieku 24 lat został wyświęcony na kapłana przy katedrze w Bolonii. Zdecydował się żyć według reguły świętego Augustyna, jako kanonik regularny w klasztorze Santa Croce w Mortarze. Przed opuszczeniem rodzinnego miasta cały majątek przeznaczył dla szpitala. W życiu zakonnym odznaczał się wielką surowością, posłuszeństwem i życzliwością zarówno dla współbraci, jak i dla wiernych. W wieku 59 lat został mianowany biskupem Pawii. Czuł się jednak niegodny objęcia tej funkcji i odmówił. Jego skargi nie pomagały. Musiał więc uciekać i ukrywać się do czasu, gdy nie został mianowany prałatem. W adwencie roku 1144 nadeszła nowa decyzja papieża Lucjusza II, z którym Gwaryn był spokrewniony. Został wtedy mianowany biskupem Palestryny. Tym razem nie miał wyboru, musiał zgodzić się na tę nominację. Wkrótce został także kardynałem. Jednak przez kolejnych 13 lat wiódł nadal życie mnisze, surowe i ciche, a swoje dochody rozdawał ubogim. Gwaryn brał udział w trzech konklawe. W 1158 roku, czując nadchodzący koniec życia, zgromadził wokół siebie duchownych. Zmarł 6 lutego 1158 roku, mając 78 lat. W rok po jego śmierci papież Aleksander III zatwierdził jego kult. Módlmy się. Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy świętego Gwaryna, odznaczającego się wiarą, która zwycięża świat i gorącą miłością ku Tobie. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy trwając w wierze i miłości, zasłużyli na udział w jego chwale. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.